Otwórz program EZ Tools. Wyświetlana jest tu lista wyszukanych urządzeń w sieci. Dla każdego urządzenia wyświetlany jest adres IP, nazwa urządzenia, model urządzenia, MAC adres karty sieciowej, status urządzenia. Wejdź w ustawienia. Można tu ustawić informacje o urządzeniu, które będą wyświetlane na liście. Dodaj wersję oprogramowania i numer seryjny. Można tutaj także ustawić sposób wyszukiwania urządzeń. Wyszukiwanie przez multicast. Przeszukiwanie segmentu sieci. Na liście pojawiła się kolumna z wersją oprogramowania oraz numer seryjny urządzenia. Wybierz urządzenie z listy i zaloguj się do niego. Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Automatycznie otworzyło się okno konfiguracji urządzenia. W pierwszej zakładce jest możliwość konfiguracji podstawowych parametrów obrazu. Można także przywrócić ustawienia domyślne. Zakładka sieć to podstawowa konfiguracja ustawień sieciowych. Zakładka kodowanie to ustawienia kodowania strumieni. Ostatnia zakładka to podstawowe informacje o urządzeniu. Naciśnij przycisk My Intense. Jest tu możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia. Możesz aktualizować kilka urządzeń tego samego typu jednocześnie. Jest także możliwość eksportu informacji diagnostycznych. Można również wyeksportować i zaimportować konfigurację. Zakładka ustawienia DST. Zakładka Batch Configure umożliwia konfigurację kilku urządzeń tego samego typu jednocześnie. Zaznacz na liście rejestrator i naciśnij przycisk IPC Enforcer. Możliwe jest tutaj dodanie kamer do rejestratora. Wybierz kamerę. Wpisz dane logowania. Zaznacz również rejestrator. Kamera IP została dodana do rejestratora. Możesz także wyeksportować listę zaznaczonych urządzeń do pliku CSV. Przy każdym urządzeniu jest skrót do okna konfiguracji.
Możesz również wejść do web serwisu urządzenia przez przeglądarkę internetową. Dla każdego urządzenia możesz korzystać z menu prawego przycisku myszy. Zaznacz urządzenie i naciśnij na nim prawy przycisk myszy. Możesz tu szybko zmienić adres IP. Prawidłowa zmiana zostanie potwierdzona komunikatem. Możesz również zmienić hasło użytkownika. Możliwy jest także restart urządzenia. Zakładka Kalkulator dysków. Możesz tutaj obliczyć pojemność dysku twardego, wymaganą dla Twojego systemu. Wybierz ilość kanałów. Format kodowania. Rozdzielczość. Ilość klatek na sekundę. Bitrate. Naciśnij dodaj. Wybierz pojemność dysku oraz ilość godzin nagrywania dziennie. Wynikiem jest orientacyjna ilość dni potrzebna do zapełnienia wybranego dysku przy danej konfiguracji kanałów. Możesz również obliczyć, jaki dysk wymagany jest dla wybranej ilości dni i godzin zapisu przy danej konfiguracji kanałów.